Siemaneczko wszystkim, z tej strony Mikut i zapraszam Was na bitwę mojego widza i mojego spółklanowicza. 1976 mały, pokażę Wam dzisiaj, jak się fajnie jeździ T-44-100, czyli czołg, który był dostępny chyba w jakimś tam maratonie niedawnym. Zaraz się przekonamy, co tam nasz bohater zdziała. Oczywiście robię ten filmik tylko dlatego, żeby mnie z klanu nie wypieprzyli, ponieważ nie zrobiłem limitów, jeśli chodzi o liczbę bitew. Oczywiście żartuję. Chciałem trochę popromować chłopaków z klanu, a że parę bitew mi fajnych przysłali, to zaczniemy sobie właśnie od małego, który tym ósmotierowym czołgiem średnim zrobił naprawdę fajny wynik i bardzo fajnie bitwę wyciągnie. Na początek zaczynamy grę dosyć dziwnie, ponieważ w ruskim czołgiem spotujemy. Nic nie pojechało na środek. Mały stwierdził, że przejmie tutaj rolę tego tak zwanego spotera i po kolei świeci wszystkie czołgi. Nic w niej nie trafia, oczywiście są trochę daleko, więc na bardzo nie ma tutaj przestrzału. Może taka W2 coś trafi, może coś Sztumer Emil coś jeszcze da od siebie. Na razie mały nie strzela, bo się boi, że się wyświeci. Odległość jest dosyć spora, więc zaraz przekonamy się, czy się uda coś trafić. Jest KW2, strzał w KW2, 245. Bardzo fajne trafienie i bez spota udało się zrobić ten damage. Pierwszy damage już jest. Więc nie ma tragedii. Kolejny strzał w tą KW2, która jedzie do przodu i co ona robi? Co ta KW2 robi? Wpada do wody, bo czemu by nie? Więc teraz jeszcze jeden strzał w KW2 i dobicie. Oczywiście nie ma takiego topienia się. Synek, jak chce zginąć, to ginie jak mężczyzna. Po lewej stronie pojawia się MT-25, który może być tutaj lekkim problemem dla małego. Jeśli go pokażę, to prawdopodobnie czołgi, które będą gdzieś tam na linii, a bo tam są na pewno jakieś czołgi, mogą spokojnie tutaj małego wyjąć, że tak powiem kolokwialnie. Jedzie nasz MT-25, zobaczymy, czy on coś pokaże. Oczywiście pokazał, są trzy czołgi, jak mówiłem, na linii A. T-44, A-43 oraz Hellcat, które tutaj, może nie są, że niby to są szóste tiery, bo zauważcie, że małego rzuciło bardzo fajnie, bo na ósemki, to i tak ten Hellcatik może tutaj niemiłosierną rozpierduchę zrobić. Nasz lew się robi niebieski. Czerwony gracz kupił sobie czołg premium, jak widać, nie potrafi go używać. Podpała, przy okazji jeszcze teraz w tym momencie ze strony małego na T-44-100. I jeszcze jeden strzał, no niestety teraz nie weszło. Szybkie mówienie działa, bo nie miałem jeszcze okazji, a trochę się już dzieje na mapie. Działko 100 mm, średnia ważenia 250 na penetracji 183, na goldzie penetracja wzrasta do 235, do przodu prędkość 52, do tyłu 20, pancerz, to jest fajna rzecz, wieżyczka 120, 100 i 100, pancerz kadłuba 90, 75, 45, czas skupiania na 100 metrów, rozrzut powiedzmy 0,35 i czas skupiania 2,2 sekundy, więc no powiedzmy, że można coś tym działem porobić. W tym momencie mały ratuje tyłek niebieskiemu lwowi, zabijając tę 150, ale widzimy, tam już się grubo robi. Nasza lewa strona powoli tam przepycha TB9 Krommel i Skoda powinny sobie spokojnie dać radę z tymi czołgami. W tym momencie pojawia się Helka, z którego mały tutaj zaraz sobie na autocelowaniu trafia, zdejmuje go Sztumer Emil. Nasz lew ginie ich niesie A43, więc lewa strona powolutku się przepycha. Tam już chyba nie ma co za bardzo zbierać te lewe strony. Mały już trochę pojedzie do przodu. Koniec tego kampienia na środku. Trzeba trochę wspomóc naszą drużynę. Strzał w MT-25, to się dopiero teraz chyba skapnął, że coś do niego wyjechało. Kolejny pocisk zaraz pójdzie w tego MTK. Jest 118, bardzo niskie losowanie. W tym momencie lekkie taranowanie i Emil pomaga dobić tego MT-25. Nie wiem po co, spokojnie mały by sobie z nim poradził, no ale Emil chciał tutaj być super mega gwiazdą, więc troszeczkę tutaj sobie wspomógł małego. Strzał w ISA 3, niestety się nie udało. Gdzieś tam pocisk poleciał, nie wiadomo gdzie. Pojawił się też AT-44, który tam po prostu przemknął przed celownikiem, mały nie zdążył strzelić. Teraz trafienie ISA 3 z krytyczne, pewnie coś w gąskę dostało, bo coś, ale bez damage'a. Cały czas celujemy sobie w tego ISA 3, tym razem wejdzie pocisk. Na razie mały sobie się przełącza na pociski PP. Nie wiem, czy widzieliście na początku samym, mały ma tutaj sporą różnorodność tych pocisków, ma więcej pół na pół PP-ków i APCR-ów i 5 pocisków HM, w których ja osobiście na tych armatach nie wożę. To jest za mały wygar, żeby te HE-czki wozić, ale na jakiś dekap się zawsze jakieś przyda. Pojawia się Emil pierwszy, chyba jest AFK. Strzał z PP-ku, w tym momencie mały się przełącza na APCR-y, żeby mieć pewność, że przebije tego Emilka. Pamiętajmy, że on ma bardzo twardą wieżę, ale kadłub, zwłaszcza z tyłu, bo teraz właśnie celuje w ten część czołgu, celuje mały. Jest dosyć miękki, 223, niskie losowanie, jeszcze ze 2-3 strzały i powinien sobie tego Emilka spokojnie zdjąć. Miasto się w miarę trzyma, więc możemy sobie tutaj ten damage robić. Już mamy 3300 obrażeń tym ósmotierowym czołgiem i jeszcze jeden strzał i nasz Emilek pójdzie właśnie na naszą korzyść. No niestety nie pójdzie, bo TB9 stwierdził, że sam dobije sobie tego Emila. Co nie zmienia faktu, że i tak to poszło wszystko na korzyść naszego bohatera. Pojawia się IS-3, pojawia się IS-6 w środku. Defender leci na Sztumer Emila. IS-3 goni naszego Czechosłowaka, a IS-6 gdzieś tam sobie
wędruje po środku, więc to może być problem, bo te czołgi są naprawdę potężnymi maszynami. Jeżeli tutaj szybko nie ogarną tej strony, to tam może być bardzo mocna buba, jak to mówi Huntus. Zobaczymy, jak to się stanie. Na razie trzeba zdjąć sobie tą artkę. Jest T29, zdejmuje tą artylerię na szczęście. No i teraz szybki zawrót, wracamy sobie do miasta. W tym momencie ginie nasz Tume Ale, niestety pod naporem dwóch ciężkich czołgów nie dał rady się obronić. I w tym momencie chyba zaraz jego rolę też podzieli, jego los podzieli Czechosłowak, który tam walczy dzielnie. I z szósty jest na full hapsach. To może być problem, na pewno i to mocny problem. Nie wiem, ile punktów życia mają kolejne, powiedzmy, quasi-isy. Ale już sama świadomość, że IS trzeci jest do wydojenia po całości, to już może być lekko deprymujące dla małego, ale zobaczymy, może się uda. Teraz się właśnie zaczyna ta faza bitwy, która mnie naprawdę bardzo mocno urzekła. Mały ma wsparcie te wojska dziewiątki, która nie bardzo chyba też potrafi coś tutaj zrobić. Ma niby 5 fragów, mały ma jednego fraga i ponad 3,5 tysiąca obrażeń, ale teraz trzeba się zająć dwoma ciężkimi czołgami. Teraz wjeżdża na niego IS szósty, 600 punktów życia, teraz dostajemy potężną bułę za 363. Szybki obrót, uciekamy z tyłu śmieja Defender, czy zdążymy uciec? Tutaj jeszcze jeden strzał w tego Isa szóstego, nie udało się. Zatrzymanie się na tym wraku kosztowało to 386 punktów życia małego, więc teraz szybko trzeba uciekać za ten kamyczek. T29 nam do nas dojeżdża z lewej strony, ciekawe czy się uda dojechać, tutaj dosyć mocny wyjazd, nie za daleko. Będziemy na przestrzał przy tej uliczce, no i teraz mały stwierdził, że już sobie ucieknie za tą skałkę i tu się schowa. Przyłączenie oczywiście od razu na Golda i czekamy, co nam tutaj pierwsze wyjedzie. Jeszcze nie wiadomo gdzie jest i trzecie, tam gdzieś krążą na górze. Is szósty się delikatnie między tym wrakiem, co pozwoli małemu właśnie jedną bułkę mu posłać. 283, bardzo fajne losowanie, pojawia się z tyłu i z trzeci, cały czas ma full hapsów, czy T29 troszeczkę mu tych hapsów uszczupli. Na razie to robi mały strzał w boczek za 275, no i teraz kwestia tylko, czy się uda jeszcze jakiś tam jeden pocisk posłać. Pamiętamy o Defenderze, który ten na nas wyjeżdżał, kolejny strzał w Isa trzeciego, 227, Defender też ma bardzo dużą ilość punktów życia, na razie obaj punktują sobie tego T29, więc teraz w tym momencie chyba mały zostanie sam na 3 czołgi. Na razie tam jeszcze się dzielnie ten Amerykanie z broni, ale to już chyba jego będzie śpiew. Jeden wyjazd Isa, tu pojawia się IS szósty z drugiej strony, dobija tę wyskę dziewiątkę i teraz mały zostaje na 3 ciężkie czołgi radzieckie. Szybki strzał w gąskę, ten nie trafia na szczęście. No i w tym momencie wjeżdża na nas ciężki Defender, mocno opancerzony i z dużą ilością hapsów. Pierwsze co trzeba zrobić, to zabić tego Isa szóstego. Fajne odbicie ze strony małego. Teraz tylko kwestia dobicia tego Isa szóstego. Będzie spokój jednego czołgu. Udało się, zostają dwa. Prawie full na hapsach Defender i Isa III, który teraz wyjeżdża z tej uliczki. Z tyłu mamy na tyłku Defendera, z przodu mamy Isa trzeciego. Czy zdążymy? Odbijamy pocisk od Isa trzeciego. Teraz jest tylko kwestia dobicia sobie tego czołgu ciężkiego. Czy się uda ten jeden czołg rozwalić. Udało się na szczęście, zostajemy sami z Defenderem. I teraz pytanie, jak często ten Defender strzela, czy uda się teraz strzał, niestety zatrzymałem się na skalę, więc teraz szybko trzeba się opanować, delikatnie tutaj opanowanie sytuacji, troszeczkę tutaj widzimy, mały panikuje. Kolejny strzał w Defendera, 226 punktów, powrótku uszuplamy mu te punkty życia, sami jesteśmy na jakieś dwa strzały od tego Defendera, kolejny pocisk poszedł z lekkim zgęszeniem, niestety nie udało się zdjąć tych gąsek, chowamy się teraz znowu za skałą. 7 pocisków goldowych tam zostało, więc spokojnie możemy sobie tego Defendera wydoić. Na razie kwestia taka pasowa, zobaczymy kto pierwszy wyjdzie, co teraz mały wykombinuje. Defender stwierdził, że się będzie wycofywał, czy to jest dobry ruch, czy nie. Zaraz zobaczymy, mały tutaj ma możliwość wychylenia tylko wieżyczki, powinniśmy coś odbić nawet od tego Defendera, jeśli nam dobrze tutaj przymierzy. Delikatny wyjazd, niestety teraz pocisk tam trafia, 456. No tutaj jesteśmy tylko na mocnym ogrysku. Jeden strzał z hajka nawet spowoduje, że nasz bohater ginie bardzo szybko. Mamy kwestię przeładowania, przewagę przeładowania, więc szybko jeszcze jedną bułę mały spokojnie może wlepić, zanim ten Defender się przeładuje. Pocisk poszedł i w tym momencie dzięki temu Defender zostaje na 378 punktów życia. Ja bym teraz tak mocno nie wyjeżdżał, tutaj mały troszeczkę zagalopował. Pamiętajmy, że ten Defender ma spory wygar. I jeszcze jeden pocisk powinien się tutaj znaleźć w tym truchu tego Defendera. Delikatny wyjazd, strzał będzie, jest 246, no i w tym momencie Defender zostaje na strzał, wycofuje się tyłem w stronę kapa neutralnego. No czerwony gracz oczywiście też sobie kupił Defendera, bo czemu by nie, więc zaraz zobaczymy co zrobi teraz mały. Mały wykorzystuje swoją przewagę doświadczenia, czyli zmienia pozycję. Po tym właśnie można poznać teraz bardzo dobrego gracza, który potrafi
wykorzystać moment zawahania przeciwnika i po prostu zajechać go z drugiej strony. W tym momencie wiemy, gdzie jest defender, wjeżdża na kapa, nie wiem po co w ogóle, więc w tym momencie mały ma wiadomość, gdzie ten defender stoi. Na pewno jest w kółku kapującym, więc teraz robimy sobie zajazd, lecimy naokoło wzdłuż linii 0. To też powinno jakoś tego defendera zaskoczyć, przy okazji da przewagę pozycji też małemu, który będzie mógł tutaj ewentualnie strzelić w bok tego defendera, jeśli ten stoi cały czas przy tej uliczce. Wjeżdżamy sobie tutaj przez te murki. Wątpię, żeby defender to zobaczył, że my tutaj się kręcimy przez te murkach. Delikatny wyjazd i defender się pojawia już po naszej prawej stronie. Jeszcze będzie strzał, nie, tam jest wyżyczka, nie ma co nawet celować w tą wieżę. Więc teraz zmiana taktyki, kwestia wyczekania, aż znikniemy sobie z tego radaru defendera. Ten ani myśli nawet zjechać z kółka kapującego. No oczywiście kap jest najważniejszy, to nam daje oczywiście sporą możliwość działania. Mamy ponad 3 minuty na wykombinowanie czegoś innego. W tym momencie mały się delikatnie wraca, kombinuje, co tu zrobić, jak tu najlepiej do tego defendera podjechać, więc chyba robimy z powrotem nawrotkę i lecimy wzdłuż jeziorka. Tam chyba będzie najlepiej sobie tego defendera zaskoczyć. W tym momencie on powinien po prostu stać i obserwować miejsce, gdzie ostatnio był mały, delikatny wyjazd. Czy on tutaj jest? Czy tutaj się pojawia ten defender? Delikatnie wyjeżdżamy. Nie ma go. Nie ma go w tym momencie. Więc wiemy, że albo jest mocno po lewej, albo mocno po prawej stronie. Więc teraz tylko kwestia wyjechania i znalezienia tego czołgu radzieckiego i wykończenia bitwy. Kto pierwszy uda się, komuś pierwszemu uda strzelić? 6,5 tysiąca obrażeń. Jest defender! Czy się uda trafić w ten czołg radziecki? Przymierzamy, celujemy, poszedł pocisk i w pięknym stylu mały wyciąga tą bitwę. 6600 obrażeń, 4 fragi po spocie, dodatkowo jeszcze ilość 646. Zobaczmy, jak to wygląda na wynikach końcowych. Przechodzimy do wyników końcowych po tej jakże ekstremalnie trudnej bitwie. Brawo dla małego, że udało mu się wyciągnąć tą ciężką sytuację. Został sam na 3 praktycznie full ciężkie czołgi radzieckie 8 tieru i udało mu się je po kolei wydoić. Wita oznaka mistrzowska, 4 takie pomniejsze oznaczenie złoty, 9-3, ale nas bardziej interesuje to, co jest po prawej stronie, czyli czołgista, snajper, brawo, duży koliber tak zwany i oczywiście obrońca, ponieważ co chwilę zdejmował te punkty kapa, strzelając do wrogów. 178 876 krytów brutto i 3000 expa ponad na bonusie z kontem premium, ale bez mnożnika za pierwsze zwycięstwo dnia, co nam daje oczywiście czysty ex wysokości. Uwaga! 1839. Bardzo fajna wartość, ale to oczywiście małemu się należało jak subuda. 6600 obrażeń i 4 fragi ubite. No to jest naprawdę mistrzostwo świata. Jak to mówi Hallak? Mistrzostwo świata. Bitwa rozegrana w pięknym stylu. Bardzo fajnie, bardzo fajny wynik. I oczywiście tak samo sama bitwa była dosyć emocjonująca, zwłaszcza na końcu. Te iseły u przeciwnika, zobaczmy. IS 6, 3600 obrażeń. Defender zrobił tych obrażeń. To był obiekcik, tak? 2600. No i IS 3, 2000. Trójka poległa sromotnie pod naporem małego. 30 razy 7 wystrzelił, 32 trafiło cel, 28 przebiło. Z odległości więcej niż 300 metrów, zobaczcie, ponad 3000, czyli mniej więcej połowa obrażeń, co zadawał mały, to było obrażenia z odległości więcej niż 300 metrów, bardzo fajnie. 7 razy otrzymał trafienia, 3 go przebiło, 4 go nie spenetrowały. Odbity przed pancerz 560, 4 wyspotował, 9 uszkodził, 4 zniszczył po asyście 646, no i dekap bazy wysokości punktów 75. Przejechane ponad 3200 metrów i na czysto, uwaga, mimo że wystrzelał się z golda praktycznie w całości, i tak jest na plus, i to gruby plus, ponieważ tych kredytów mu wpadło ponad 66 tysięcy. 104 tysiące na minusie przez samą amunicję, ale to tak dało naprawdę bardzo fajny wynik. Mały, dziękuję Ci za tą bitwę, naprawdę świetne się to oglądało, świetnie się to komentowało, ekscytująca bitwa, zwłaszcza pod początek, koniec oczywiście. Początek był taki spokojny, każdy sobie myślał, a se postoi, posnajpi, a tutaj taka akcja na koniec. Szapowa, naprawdę świetny wynik, świetna bitwa. Was zapraszamy oczywiście na kolejne bitwy i do naszego klanu. Macie do wyboru R-ki, X-ki, S-ki, 3 dywizje, w każdym się znajdzie jakieś miejsce dla kogoś, kto chce fajnie sobie pograć w miłym towarzystwie. I tyle z mojej strony, do usłyszenia, cześć!